No właśnie. No już ty, widzicie, trochę późnowato, bo ciemnowato się robi. Ale to widać ogółem. No właśnie, wracamy ze szpitala. Rzeczy po prostu będą dostarczone dzisiaj albo jutro. Te, co ja kupiłem. I chciałem powiedzieć, że właśnie jutro będzie wymiana okna, ale ogólnie nie powiem, o której. Co Krzysiek mówił, jak z nim rozmawiałeś? No, bardzo zadowolony, mówiłem, kamery są 3 podłączone. Cała posesja jest po prostu okomorowana. I jeszcze trochę, po prostu, jeszcze siatka będzie wstawiona. Całe to wszystko, okno, całe, będzie cieplej, bo po prostu jest tak, bo te stare okna, było trzeba watę, całe te wszystko, a nie będzie już trzeba... A uszczelki trzeba będzie, czy nie? Nie będzie uszczelek żadnych. Nie będzie uszczelek? Nie, a czemu ma? Jak będą plastikowe, będzie dobre okna. Nówka, finkiel nie zdarte. Jeszcze nie zdarte, cholera jasna. No taki, mogę wam właśnie to powiedzieć. No, jest bardzo Krzysztof, rozmawiał ze mną przez telefon. Jest bardzo zadowolony, że coś przez ten czas, o ile, miesiąc czasu, no, może nie cały, tyle czasu, tyle ja tam zrobiłem. Ale jeszcze ten deszcz, te całe te, jeszcze trochę trzeba podwórka. O, dzisiaj też wiatro, jabłek, grabki wziąłem, całe te wszystko i po prostu powyrzucałem do śmieci, a śmiecie rano, tak godzina chyba 11 zabrali, pusty pojemnik jest, a właśnie dobrze, to super byłem, bo jutro jak będą wymieniać okno, to będzie pełno po prostu śmieci, a będzie trzeba powolutku. O i jeszcze sam raz, temu za bardzo raz tylko odkurzałem, tylko czekałem właśnie, kiedy te przyjdą fachowcy, się dzwonili, to wtedy jak wymienił okno, wszystkie rzeczy niepotrzebne do śmietnika i odkurzę całe to wszystko i będzie na pewno, jak wyjdzie, na pewno może w tamtym tygodniu, następnym tygodniu, to po prostu jak przyjdzie... Ty, to a jak oni przyjdą, to musisz kawę im zrobić. Kawę ja mam całą. Masz kawę? O, na dole. Cibo. To zrobisz im kawę? No zrobię. Jakiś obiad? To... Deser? Obiad? No, zodiak blisko. Niech idą i kupią. A ja dzisiaj, o, jeszcze zostało mi po obiadu. Schabowego dzisiaj. I fakturę też mam wszystko. Wyjmę fakturę, o, już jest pół miesiąca. O, może wyjdzie do 27 w tym miesiącu będzie sprawa z motoringu, a później będzie 28 moja sprawa, bo po prostu MOP czai się, żeby mnie na ogółem. A mam zaświadczenie od terapeutki, że po prostu podpisane wszystko i ona podpisała się, ja podpisałem się, że po prostu chodzę. A teraz miałem telefon, że terapeutka do mnie zadzwoni, kiedy mam przyjść, ponieważ ona widzi, nie ma żadnych zgłoszeń. Nie ma, bo właśnie pokazywałem na dzielnicowej umowę,
tak? Tak. Bo szybko gadałem, bo tu ciężko gadać, bo to... No. A nagrywasz masce? A dzisiaj nie nagrywałem. A jaka duża oglądalność, jak ja nagrywałem jeden film. Bo w masce 36 tysięcy dzisiaj patrzyłem. O kurde, cholera jasna. Ale teraz o, chociaż będzie na kanale, że... Bo jest ciężko nagrywać i rozmawiać. A jak ty jadłeś, jak w masce byłeś? Co? Jak ty jadłeś, jak w masce byłeś? Musiałem tak... W barze się zdejmuje maskę. Co oddzielnie sprzedają. A co? Jak ja mam o, maskę i może mam dziurę robić i łyżki jeść? I tak to jest właśnie. No i na pewno dzisiaj nie dostanie. O, metardele kupiłem. O, taki kawałek. Ciemny chlebek, taki jak tylko patrzyłem. Czy Wojtek, a ja miałem ciebie zapytać jedną rzecz, kurde, bo gdzieś tam wyczytałem, że co to znaczy tok? Co to znaczy tok? Gdzieś coś było napisane tok. O co tu chodzi? Tak. To. Tak, to znaczy tok. Tak? Tok. To po mojemu, no. Po twojemu tok. A... Trzeba właśnie. Nie, jeździsz wolno, a po prostu widzisz, że nie ma po prostu żadnych samochodów, nic, jest prosta, to można przycisnąć. Do odciny. Do odciny. No tak i tak. Tak, śmak, byli jak. No i będzie pan zadowolony, Krzysztof. O, drugi film. Thank you.